To nasze spotkanie jest też o tyle ważne, że przypada w bardzo, bardzo znaczącym czasie, bardzo znaczącym dla każdego katolika. Jest Wielki Tydzień. Dzisiaj jest Wielka Środa. Właściwie powinniśmy zamiast spotykać się tutaj, raczej pogrążyć się albo oddać się modlitwie i rozmyślaniu na temat historii ludzkości, na temat historii Polaków, katolików polskich, związania z największym człowiekiem wszechczasów, z Jezusem. Dzisiaj jest środa, szanowni Państwo, za dwa dni zabijemy największego człowieka wszechczasów, człowieka Boga. My ludzie. Nie oni tam gdzieś, tylko my. I nie ma sensu mówić, że to nie my, bo to my, ludzie, zrobiliśmy. Zastanawiamy się dzisiaj w czasach nam obecnych, zastanawiamy się, jak to możliwe, że tyle ludzi zachowuje się tak niegodnie, że tyle ludzi daje się okłamać, że tyle ludzi można zmanipulować, sprowadzić na złą drogę, zrobić z nich złych ludzi. A przecież w tamtych czasach też to miało miejsce. Nie jesteśmy jedyni. Nie jesteśmy wybitni, jak coś inni. W tamtych czasach też ludzie wybrali zło. Uwolnili Barabasza. Dali się zmanipulować. A przecież trudniej było nimi manipulować. Nie było telewizji, internetu, telefonów, a dało się tak zmanipulować naród żydowski, że zabił człowieka Boga. Czy możemy się dziwić? Dzisiaj tyle pytań się pojawia, tyle się pojawia do nas czasem na spotkaniach. Jak to się dzieje w Polsce, że ci ludzie tak się zachowują? Dlaczego w wyborach głosują na partię, która nic z naszą tradycją, religią, z naszym narodem wspólnego, jak wiadomo, nie ma? A przecież to żadna nowość, proszę Państwa. Żadna nowość. To nas oczywiście nie usprawiedliwia, ale musimy sobie zdawać sprawę, że tak jest. Od wiek wieków. Od zarania istnienia ludzkości. Tak jest. Nie jesteśmy żadnym wyjątkiem. Żadnym. W Polsce Polacy byli dzieleni wielokrotnie. Choćby sięgając w czas bardzo nieodległy, czas XX wieku. Choćby sięgając w czasy, kiedy Polska walczyła właściwie w tym momencie, wierzymy, że bardzo jednolicie, a jednak Piłsudski musiał dokonać przewrotu majowego, bo inaczej się nie dało. Nie dało się zachować państwowości polskiej, wtedy jeszcze suwerennej. Nieznaski tarcia w rządzie w Londynie za czasów II wojny światowej doprowadziły do tego, że generał Okulicki po upadku powstania warszawskiego nie był desygnowany, mimo ewidentnego zalecenia i depeszy do Londynu Bora Komorowskiego, że mianuje go swoim następcą. Nie był wybrany wodzem Armii Krajowej przez dobre kilka tygodni, bo generał Kopański traktował go jako
człowieka Sosnkowskiego jako Piłsudczyka. A tych trzeba było, mimo że wtedy ewidentnie zagrożenie sowieckie było ewidentne, mimo że rząd londyński, nasi alianci, usiłowali wywrzeć presję na polski rząd, by zaakceptował żądania sowieckie. Mimo że w Polsce po powstaniu warszawskim konspiracja AK-owska się załamała i nie miał ich kto przyjąć, ten człowiek ewidentnie zasłużony dla Polski, dla walki, był blokowany przez wiele tygodni, zanim został mianowany wreszcie naczelnym wodzem Armii Krajowej, dowódcą Armii Krajowej. I ja tutaj nie będę Państwa, nie czas po temu, bym Was wprowadzała w te wszystkie kulisy historii. Chcę tylko powiedzieć, wytłumaczyć Państwu, spróbować wytłumaczyć. To było państwo polskie suwerenne. A my od 1944 roku, 1945 roku nie mamy już suwerennego państwa. W pewnym momencie wydawało nam się po 1989 roku, że Polska jest suwerenna. Z Polski wyszły sowieckie wojska. Ale zostali ludzie, którzy Sowietom służyli przez wiele, wiele lat. Stanowili aparat państwowy, niesuwerennego ewidentnie PRL-u. Stanowili załogi, ministerstw, służb specjalnych, wojska, niesuwerennego państwa. To byli ludzie, którzy... To są ludzie, bo oni są nadal. I w tym kontekście, którzy byli funkcjonariuszami, tylko w sposób, że tak powiem, przejściowy pomiędzy jednym łącznikiem a drugim, jakoby państwa polskiego, a tak naprawdę byli funkcjonariuszami Rosji. I w tym kontekście trzeba patrzeć na to, co się stało 10 kwietnia 2010 roku w takim szerszym kontekście, ewidentnie. Musimy sobie zdawać sprawę, że ci ludzie nie zniknęli razem z wymarszem Armii Sowieckiej. Oni zostali. Oni zostali doskonale zorientowani w strukturach, doskonale zorientowani w sposobach manipulacji społeczeństwem. W momencie, kiedy manipulacja wielkimi masami stała się bardzo prosta, bo dawniej posłaniec jeździł od jednego miasta do drugiego miasta i nie można było wiadomości przekazać milionom. Znała je tylko garstka i to też zajmowało mnóstwo czasu. Teraz, jeżeli ktoś chce okłamać ludzi, wystarczy, żeby poszedł do telewizji. I całe narody są manipulowane. Ilość kłamstw, które usłyszeliśmy w kontekście tragedii smoleńskiej, jest ogromna, jest niewyobrażalna, jest tak wielka, że ci kłamiący pogubili się już sami, bo przeczą sobie w kolejnych wystąpieniach. To jest czegoś takiego dawno nie widzieliśmy w Polsce i myślę, że to, że coś się w Polsce zaczęło dziać jakby pozytywnego, że ludzie zaczęli myśleć, że ludzie zaczęli analizować to, co się wokół nich dzieje i zachowania innych, a zwłaszcza tych, którzy z założenia odpowiadają za stan państwa i za kondycję narodu, to właśnie dlatego, że przesadzili z kłamstwami. Po prostu przesadzili, zaczęli się gubić sami w tym wszystkim. Bo to mówi się, że kłamstwo ma krótkie nogi. Niemniej jednak kłamstwo w dziejach narodu, te krótkie nogi może mieć względnie długie. Może to być czas, który zajmie więcej niż życie jednego czy dwóch pokoleń. Niemniej jednak on prędzej czy później oczywiście sytuacja się wyjaśnia, oczywiście pewne rzeczy wychodzą na jaw.
Ale jak długo społeczeństwo polskie czekało na przyznanie się Rosji publicznie w aspekcie międzynarodowym odnośnie Katynia? 70 lat to przecież życie całego człowieka. Całe życie człowieka, przeciętnego człowieka. W skali narodu to niewiele, w skali jednostki to wszystko. Chciałam Państwu powiedzieć jedną rzecz, że my tutaj, jak sądzę, przynajmniej mam nadzieję, na tej sali rozumiemy tragedię smoleńską w sposób bardzo jednoznaczny. Nasz stosunek do tego wydarzenia określa sposób myślenia o państwie. Określa sposób myślenia o państwie. Bardzo jednoznacznie. I sądzę, że obie strony, my, rodziny ofiar i państwo, jako osoby, które myślą o sobie w kategoriach tego, że są Polakami, że ważna jest dla was kondycja tego kraju, jego stan i funkcjonowanie, jesteśmy sobie bardzo potrzebni. I myślę, że nikt z nas nie robi sobie nawzajem łaski. My jesteśmy potrzebni wam, jako w pewnym sensie świadkowie historii. Wy jesteście potrzebni nam, bo nas wspieracie. A tak naprawdę to o nic nie chodzi innego, tylko o nasz wspólny kraj. Dla mnie ogromną wartość, jeśli chodzi o ten przyjazd do Stanów Zjednoczonych, ten mój aktualny przyjazd do Stanów Zjednoczonych, będą miały słowa, które usłyszałam od profesora Biniendy w amerykańskiej Częstochowie. Powiem szczerze, że raz, że mnie wzruszyły, a dwa, że taka postawa, jaką zaprezentował profesor Binienda, jest rzeczą ogromnie ważną dla każdego środowiska, każdej społeczności, bo świadczy o tym, że Polacy potrafią być ludźmi wielkimi. Profesor wstał i na spotkaniu, które się tam odbyło, i powiedział do nas, tutaj do państwa Walentynowiczów, do mnie, powiedział: ja chcę państwu pomagać, ja chcę państwu służyć, proszę mi powiedzieć, co mam zrobić. I myślę, że to te słowa powinniśmy zadawać sobie nawzajem. Ja się pytam państwa, jak mam państwu pomóc, w jaki sposób, co mogę zrobić. Państwu to samo pytanie powinniście zadać mnie. I tylko w ten sposób, wspierając się wzajemnie, możemy czuć się silni i możemy czuć się godni bycia ludźmi i bycia Polakami. Próbować tą ciążącą winę przez wiek wieków na ramionach naszych, na ramionach ludzi, w jakiś sposób umniejszyć, niosąc ją wspólnie. Dziękuję bardzo.